Dzień dobry, nazywam się Leszek Błaszkiewicz. Dzisiaj jesteśmy razem z Wiktorią i Laurą. Ja jestem astronomem, zajmuję się też fizyką i od wielu lat staram się wyjaśniać młodzieży zawiłe, skomplikowane zagadnienia z zakresu fizyki i astronomii. Dzisiaj staniecie przed zadaniem budowy ślizgawki, dlatego chciałbym wyjaśnić Wam, na jakich zasadach fizycznych opiera się działanie takiej zjeżdżalni. Musimy zacząć od tego, jak to się dzieje, że ciała spadają. W dawnych czasach dominował pogląd, że ciała spadają, dlatego że zbudowane są w taki czy inny sposób, a więc spadek ciała związany jest z naturą tegoż. Dopiero ponad 400 lat temu Galileusz przeprowadził serię eksperymentów, w których zrzucał różne ciała, na przykład z krzywej wieży w Pizie, słynnej krzywej wieży, i wykazał, że tempo spadania ciał nie jest uzależnione od tego, z jakiego materiału te ciała są zbudowane. Różnice w tempie spadania związane są tylko i wyłącznie z oporami ruchu, z oporami, które działają na spadające ciała. Czy to dotyczy tylko spadania? Nie, dotyczy to wielu innych ruchów. Ciała, gdy leżą na płaskiej powierzchni, nie poruszają się. Jednak gdy powierzchnia ta będzie nachylona pod pewnym kątem, gdy mają kształty okrągłe, owalne, zaczynają się staczać. Gdy są płaskie, zaczynają się zsuwać. Powodem tego jest dokładnie to samo, co sprawia, że ciała spadają, a różnica związana jest właśnie z siłami oporu, które nazywamy w tym wypadku tarciem. Niestety, siła tarcia, która działa zarówno w momencie, gdy ciało się stacza i toczy nawet po płaskiej powierzchni, tak jak chociażby koła samochodów, jak i siła tarcia, która działa wtedy, gdy ciało zsuwa się po równi pochyłej, są różne. Uzależnione są od powierzchni styku równi pochyłej oraz staczającego czy zsuwającego się ciała, od jego masy oraz od tego, pod jakim kątem równia pochyła jest nachylona do płaszczyzny planety. Czy można zmienić tarcie? Tak, tarcie, tak jak już powiedziałem, uzależnione jest od wielu czynników. Jednym z tych czynników jest to, jakie wzajemnie o siebie trą powierzchnie. Jeżeli są one chropowate, nierówne, wtedy siła tarcia jest duża. Jeżeli są idealnie gładkie, wtedy siła tarcia jest mała. Co można zrobić? Można albo wypolerować powierzchnię, albo wygładzić ją, stosując na przykład smary. Oczywiście siła tarcia uzależniona jest, tak jak już wiemy, od kąta nachylenia. Jeżeli nasza równia pochyła będzie bardzo nachylona, wtedy ciało zsuwać będzie się bardzo szybko. Jeżeli kąt nachylenia jest bardzo mały, wtedy siła tarcia sprawia, że zsuwa się powoli, o ile w ogóle zacznie się zsuwać. No i na koniec, skoro macie budować zjeżdżalnię, jeszcze kilka praktycznych porad dla Was. Zjeżdżalnia może mieć w różnych swoich partiach różny kąt nachylenia. Powinna być równie śliska na całej swojej powierzchni, ale żeby się rozpędzić, na początku może być bardzo stroma. Żeby niezbyt szybko i dosyć łagodnie zakończyć ślizganie się czy zjeżdżanie z niej, powinien ten kąt zmniejszać się aż do zera. Taka jest praktyczna rada. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda to w praktyce, obejrzyjcie na przykład skoki narciarskie, bo to jest dokładnie ten sam projekt.